Halo, dzień dobry. Dzisiaj wszystko na temat Willow i jej wielnego miśka Belniego. Postać ta początkowo mieszkała z babcią, ale po jej śmierci trafiła do sierocińca. Wiemy to dlatego, że Willow, opisująca świetlistą jagodę, mówi, że przypomina ona dłonie babci, a skoro znała babcię, a potem trafiła do sierocińca, to prawdopodobnie był to jej ostatni żyjący krewny. Jedna z teorii głosi, że Willow została znaleziona obok trupa częściowo rozłożonej babci, o czym miałby informować opis jej rękawiczek, ale to już jest kwestia interpretacji, czy przyjmiemy, że lalką faktycznie jest Willow. Tak więc początkowo kochane przez babcię dziecko trafiło do sierocińca, tak źle wpłynęło to na jej psychikę, że zaczęły ją atakować halucynacje, przed którymi początkowo ochraniał ją Belni, ale gdy despotyczne opiekunki zobaczyły, że nie śpi, odebrały Willow misia i wrzuciły ją do kantorka, bardzo wychowawcze. Okazję tę chciała wykorzystać halucynacja, ale zaatakowana Willow aktywowała jakąś pirotechniczną moc, która podpaliła leżące wszechobecnie łatwopalne środki czyszczące, co doprowadziło do eksplozji, a jednocześnie przepłoszyło halucynkę. Cytując, nauczyła się, że nic tak nie powstrzymuje ciemności jak rczący płomień. Ten sam płomień prawdopodobnie zabił jej okrutną opiekunkę i kilkanaście innych sierot, ale o tym się nie mówi. Fajna ta Willow, taka niezamordercza. Następnie Willow podpaliła bibliotekę Wickerbottom i fabrykę cholernego Roberta Wagstaffa na zlecenie Maxwella. Możliwe, że też pomagała przy innych porwaniach jako zawodowy podpalacz niszczący dowody, o których nie wiemy. Warto myślę podkreślić, że Willow według opisu zgnie tak Constant jako więzienia, a bardziej jako nową szansę, by zacząć od zera. Możliwe nawet, jako że pomagała Maxwellowi, że do Constant dostała się dobrowolnie. W grze ma ona około 20 lat. I to tyle jeśli chodzi o lore, natomiast jeżeli chodzi o postać. Zaczyna ona grę w Don't Starve Together ze 150 punktami życia, głodu i 120 punktami poczytalności. Jej itemami startowymi jest misiek Belni i jej wierna zapalniczka. Zapalniczka ma dość mały zasięg świecenia, ale możemy na niej przepiekać pożywienie, co jednak ją zużywa. 10 minut świecenia lub 100 przepieczonych produktów. Gdy wam się ona skończy, możecie wytworzyć nową z liny, złota i 3 kwiatków, więc jest to tani i praktyczny przedmiot. Inne postacie też mogą zużywać jej zapalniczkę, a Walter i Worley mogą na niej również przepiekać pożywienie. W takcie deszczu zużywa się nawet 2 razy szybciej, zapewnia też małą ilość ochrony przed zimnem, trzymanie jej odnawia Willow 0,6 punkta sanity na minutę, co daje zawrotne 6 sanity na całej zapalniczce, wartość wręcz pomijalna. Belni natomiast jest miśkiem, którego Willow może trzymać w ręce, by odnawiać zawrotne 2 punkty poczytalności na minutę i zapewnić sobie 60 ochrony przed zimnem, co jest niewielką wartością, ale zawsze. Belni zużyje się tak noszony po 15 dniach. Jednak jeśli Willow wypuści miśka, mając poniżej 15% poczytalności, przemieni się on w giga Belniego, posiadającego 2000 punktów życia, zadającego 50 punktów obrażeń i ściągającego agro wszystkich pobliskich przeciwników, nie będą bossami. Może on nawet zabijać shadowy, jak skończy mu się życie, upadnie na głupi ryj. Jeśli jednak wytworzycie z brody, silku i sierści bawoła drugiego miśka i będziecie już mieli jednego giga Belniego, to możecie aktywować 2 miśki na raz, ale tylko jeden będzie giga. Drugi misiek będzie powoli chodził za Willow i ściągał shadowy na siebie. Padnie, kiedy otrzyma 1000 punktów obrażeń, nie walczy. Gdy Belni upadnie i rozwali sobie swój głupi ryj, będziecie mogli go zebrać do EQ, gdzie będzie miał 0%. Możecie go naprawić w całości jednym użyciem przyborów do szycia, co sprawia, że giga Belni, o ile nie jest najlepszą opcją, jest bardzo tani i mobilny i grając Willow zawsze warto z niego korzystać, jeśli jesteście szaleni. Jeśli zostawicie Belniego na ziemi przez 3 dni, rozpadnie się on na połowę składników, z których został zbudowany. Willow jako postać jest w całości odporna na obrażenia wynikające z palenia się, ale traci życie w wyniku zbyt wysokiej temperatury ciała, mniej jednak niż inne postacie, ale i tak głupie. Nie otrzymuje obrażeń gasząc pożarów i robi to szybciej od innych postaci, rozpala ona ogień o 50% wydajniej i ma naturalną ochronę przed przegrzaniem, która znacznie opóźnia otrzymywanie obrażeń, przepieka pożywienie 2 razy szybciej. Obecność ognia w pobliżu Willow im bliżej tym lepiej odnawia poczytalność, upuszczenie wielu przedmiotów w jednym miejscu zwielokrotnia efekt, a na dodatek
latarek możemy przed spłonięciem ugasić ogień np. konewką, by nie tracić zasobów. W ten sposób, podpalając 60 desek w jednym miejscu i gasząc je po około 25 sekundach, kiedy deska pali się przez 30, możemy odnowić całą poczytalność, więc tą postacią nie da się mieć problemów z poczytalnością, zwłaszcza że zyskuje o 10% poczytalności więcej ze wszystkich źródeł. Jej ulubionym jedzeniem jest chili, oznacza to, że odnawia ono Willow o 15 punktów głodu więcej. Jeśli chodzi o jej wady, jej słabą cechą jest zimno. Traci ona w wyniku zbyt niskiej temperatury więcej życia i na dodatek poczytalność, a przedmioty chroniące przed zimnem działają gorzej. Zamrożenie przeciwko niej jest również skuteczniejsze, np. w wyniku lodowych psów czy ataku lodowym berłem. Traci ona również o 10% poczytalności ze wszystkich źródeł więcej. Willow może być dobrym przyjacielem Maxwella, jako że nawet nie musimy grać Willow, by korzystać z małego Belniego, odciągającego Shadowy, które są to jego głównym bólem podczas walki z taką królową pszczół, kiedy nie mamy jeszcze czapki z Fuelka. Inne postacie nie dość, że są ochraniane przez Belniego, to mogą go także naprawiać, więc przemienienie się na chwilę w Willow, wytworzenie armii miśków i zabieranie ich na awaryjne sytuacje może nie być głupim pomysłem w trakcie bossów czy ucieczki z ruin. Poza tym Belni dość mocno ułatwia zbijanie Shadowów, więc polecam go również do tego wykorzystywać. Jako że nigdy nie robiłem tego na tym kanale, omówimy sobie też właściwości tej postaci w single playerowej wersji gry, gdzie działa ona podobnie, ale jednak trochę inaczej. Startuje ona grę tylko z zapalniczką, ale sama zapalniczka jest nieskończona, jednak nie możemy na niej przepiekać pożywienia. Jest ona również odporna na obrażenia od ognia, obecność ognia odnawia Willow poczytalność. Belniego w ogóle niestety w podstawce nie ma. Willow nie jest odporna na przegrzanie, a kiedy jej poczytalność spadnie poniżej 60, zacznie losowo spawnować pod sobą mały ogień. Ze względu na dynamiczną fizykę ognia jest ona bardzo trudną i denerwującą postacią w wersji single playerowej. Tak więc to tyle jeśli chodzi o Willow. O ile odadzam ją w wersji single playerowej, tak w Together polecam ograć, zwłaszcza jeśli macie problemy z latem lub szukacie nowej, ciekawej postaci, bo Giga Burny dostarcza sporo fanu i na przykład może bez problemu zbić takiego Dewclopsa, tylko potrzebujecie tak z 4-5 razy go naprawić. Po prostu idealna gąbka na obrażenia, którą możemy bardzo łatwo odsączyć. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych filmach na kanale. Cześć!